Dzień dobry, zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Nieuchwycenie stanu, wystawa Hanny Sitarz. Rozpoczął się 10. Katowicki Karnawał Komedii. Artyści, piękne przedstawienia, także wszystko co najlepsze. Karnawał superbohaterów. Myślę, że ci superbohaterowie są tylko po to, żeby łatwiej prowadzić ich w temat muzyki. Plac na glans. W Katowickiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA można oglądać wystawę Hanny Sitarz pod tytułem Nieuchwycenie stanu. Na tej wystawie można zobaczyć zarówno obrazy malarskie, jak i różnego typu grafiki, druk cyfrowy, ale także technologię druku 3D, obiekty w technologii druku 3D, a także głównie instalacje przeznaczone do tej galerii, do tej przestrzeni i są to głównie instalacje typograficzne, litery umieszczone na ścianach, ale też litery pisane na ścianach, różne teksty. Główną częścią wystawy, możemy powiedzieć, jest właśnie wystawa zdjęć z Islandii wraz z towarzyszącym im słownikiem. Artystka to absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom magisterski obroniła w Pracowni Liternictwa i Typografii w 2011 roku oraz w Pracowni Malarstwa w 2013 roku. Obecnie jest doktorantką środowiskowych studiów doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. To jest zupełnie młoda sztuka, może być bardzo interesująca dla młodych ludzi. Projekt został, tak jak powiedziałem, zrealizowany dokładnie z myślą o tej przestrzeni, stąd naprawdę wyjątkowość sytuacji, ponieważ artystka pracując nad doktoratem myślała o przestrzeni katowickiego BWA. Galeria BWA stara się promować młodych śląskich artystów. Bardzo dużo pokazujemy młodego środowiska, robimy serię wystaw w małej przestrzeni, które łączymy z artystami z młodego pokolenia, którzy są uznani. Chodzi o to, żeby po prostu śląscy artyści wyszli w obieg ogólnopolski. Do tego staramy się robić wydawnictwa i przez to oni wśród artystów, którzy są rozpoznawalni, zaczynają też pracować i zdobywać pole w ogólnopolskiej sztuce. O to chodzi. Wystawę można oglądać do 26 lutego. Ruszyła 10. jubileuszowa edycja Katowickiego Karnawału Komedii organizowanego przez Mirosława Najnerta, dyrektora Teatru Kores. Nie wiadomo kiedy to przeleciało i ile tych spektakli fantastycznych było i jak się fajnie bawiliśmy. Popyt na karnawałowe bilety jest ogromny. Nasuwa się pytanie, czy 10 lat temu ktokolwiek zakładał, że zainteresowanie komediowym repertuarem będzie tak olbrzymie. Powiem jak żyła. Spodziewaliśmy się. Plakat zapowiadający Karnawał Komedii zdobi wyjątkowa fotografia. Zawsze na plakacie jest jakaś osoba taka normalna, zwykły mieszkaniec naszego miasta albo okolicy, który chodzi do teatru, który normalnie pracuje, nie jest żadną gwiazdą, celebrytą. W tym roku jest opieką zwierząt i wspaniały lemur, który wytrzeszcza swoje oczy, jakby chciał powiedzieć: wow, jakie niesamowite spektakle macie w tym roku. Gdybym mógł, też bym przyszedł. Jak co roku w programie wydarzenia nazwiska z najwyższej półki. Janda, Franceski, Cielecka, Kowalewski, Ostaszewska, Sztur, Kasprzykowski, Opania, Zborowski, Wawrzecki, a to tylko niektórzy z aktorów, ci najbardziej znani. A ci, którzy nie są może tak znani, nie znaczy, że grają w mniej śmiesznych czy w gorszych spektaklach. Jakość jest wysoka, to są naprawdę najlepsze spektakle z tych, które się teraz gra w Polsce. Katowicki Karnawał Komedii od lat ma swoją publikę, która docenia to, co jest im serwowane w teatralnym menu. Artyści, piękne przedstawienia, także wszystko co najlepsze. Teatry, aktorzy, których na co dzień tu nie widujemy, no i świetny repertuar. Z Warszawy rzadko tutaj, trzeba by specjalnie jechać do Warszawy, żeby zobaczyć Franceskiego, Kowalewskiego czy Jandę, bo to jest raczej nie często się zdarza, prawda? Także to jest okazja zobaczyć ich na żywo. Karnawał Komedii otworzył Teatr Szóste Piętro z Warszawy, który zaprezentował spektakl Słoneczni Chłopcy. Na scenie wystąpili m.in. Piotr Frączewski i Krzysztof Kowalewski.
29 stycznia w sali koncertowej Katowice Miasto Ogrodów młodzi widzowie wraz z rodzicami wzięli udział w muzycznym spektaklu pod tytułem Karnawał Superbohaterów. Cały pomysł zrodził się chyba 2 lata temu, jeśli nie wcześniej. No, początkowo cykl spotkań nazywał się Muzyczne opowieści Hani M. To był taki serial muzyczny dla dzieci, audycja muzyczna i to rozrastało. Jakby cykl Hani się skończył i teraz rozpoczęliśmy przygody z super wirtuozami. Co odcinek mamy różnych gości specjalnych, którzy prawda, pomagają nam jeszcze zrobić, pokazać coś ciekawszego i przyciągnąć jeszcze większą widownię. W muzycznym show gościnnie wystąpił wirtuoz akordeonu Marcin Wyrostek i jego zespół Koloriarz. Wiadomo, chodzi o przesłanie, o to, żeby ta muzyka rzeczywiście przetrwała w duszach, w sercach tych małych właśnie bohaterów, którzy przychodzą na koncert. To są nasi bohaterowie, którzy jak będą mieli zaszczepioną muzykę w sercach, w głowie, to będą w przyszłości melomanami, będą w przyszłości muzykami i oni to będą tymi bohaterami, którzy spowodują to, że muzyka taka przetrwa. Na scenie superbohaterowie wprowadzali młodych widzów w niezwykły świat muzyki. Myślę, że ci superbohaterowie są tylko po to, żeby łatwiej wprowadzić ich w temat muzyki. Stworzyć atrakcyjniejszą formę dla młodego odbiorcy, nie? Jakiś taki element zabawy, też jak widzieliście dzisiaj, dzieci się również przybrały, więc jakby one dość mocno uczestniczą w całym wydarzeniu. Jest duży nacisk na tą strefę integracji nas jako wykonawców z widownią. Pozwalamy im także wejść na scenę, właśnie, żeby poczuły się też częścią tego występu i razem z nami się bawiły nie tylko jako widzowie, ale także jako wykonawcy. Dodajmy, że autorem scenariusza i reżyserem Karnawału Superbohaterów jest Maciej Cisowski. Rusza kolejna edycja projektu Katowice Miasto Ogrodów Plac na Glans. Do tej pory odrestaurowanych zostało 6 podwórek. Jeśli chcesz, aby twoje podwórko było kolejne, nic prostszego. Zgłoś je do nowej edycji i przekonaj organizatorów, że to właśnie ono zasługuje na to, żeby zrobić je na glans. Plac na Glans to projekt rewitalizacyjny, który polega na tym, że wybieramy jedno zgłoszone nam podwórko. Na tym polega ta część konkursowa, bo zawsze tych chętnych jest o wiele więcej niż naszych możliwości. To jedno podwórko odmieniamy w ten sposób, że nasi projektanci we współpracy z mieszkańcami miasta, z mieszkańcami danych kamienic przy tym podwórku, spotykają się kilka razy na warsztatach. Podczas tych warsztatów powstaje projekt. Projekt jest taką wypadkową marzeń mieszkańców i tego, co możemy razem zrobić, a następnie profesjonalna firma remontowa zabiera się za to podwórko i w ciągu kilku miesięcy, zazwyczaj pod koniec wakacji albo na początku jesieni, pokazujemy nowy, piękny plac na glans. Do tego rocznego konkursu wysyłać zgłoszenia można do 17 marca. Trzeba wejść na naszą stronę www.miasto-ogrodów.eu. Tam znajdziemy odpowiedni formularz. Ważne jest, żeby do tej akcji zaangażować jak największą grupę sąsiadów, a więc zazwyczaj jest tak zwany lider podwórka, który z tym zgłoszeniem w ręku odwiedza wszystkich sąsiadów, puka od drzwi do drzwi, zachęca do wzięcia udziału, do wpisania się na tą listę. Zależy na tym, po pierwsze ze względu właśnie na fakt, że ci mieszkańcy biorą potem udział w warsztatach, no a taka duża zaangażowana grupa mieszkańców daje nam też gwarancję, że ten plac będzie po prostu potem traktowany jako wspólna własność, że wszyscy będą o tą przestrzeń dbali. I tak zazwyczaj jest. Do tej pory jeszcze nie zdarzyło się, żeby ten plac zrobiony na glans wyglądał gorzej niż w dniu otwarcia. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Katowice Miasto Ogrodów. Dokumenty można również dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu instytucji przy placu Sejmu Śląskiego 2. Spójrzmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. 3 lutego hokejowa Gieksa zagra z Unią Oświęcim. Polecamy spektakl Godzinka Spokoju Teatru Kwadrat z Warszawy w Teatrze Śląskim. 7 lutego rozpocznie się katowicka edycja międzynarodowego projektu Startup Europe Week. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie com.tv.pl oraz katowice.tv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!